Tradycyjnie już po raz kolejny, tym razem w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbył się 22 marca koncert wiosenny. Co prawda pogoda za oknem niezbyt wiosenna, ale to wcale nie było przeszkodą w dobrej zabawie. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież, na co dzień działające w Miejskim Domu Kultury. Nie zabrakło pogodnych wierszy, radosnych piosenek i wesołego tańca. Dla niektórych był to sceniczny debiut. W koncercie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Joanny Ryszewskiej, zatańczył zespół Tonika pod opieką Bożeny Jakubczyk oraz zespół Zamęt, gdzie choreografię przygotowuje Aleksandra Jakubczyk-Bajorek. Koncert uświetniły także młode wokalistki przygotowane przez Miejski Dom Kultury. Impreza w Mosirze wprowadziła wszystkich w wiosenny, ciepły nastrój, a licznie przybyła widownia na chwilę zapomniała o szalejącym za oknem śniegu i mroźnych podmuchach wiatru.